Siemaneczko, ziomeczki. Witam was w kolejnym z odcineczków. Lecimy do Transita. Dzisiaj wymienimy mu żaróweczkę od kierunkowskazów. I niestety raz działa, raz nie działa. I zaraz wam pokażę, jak w tytule, skutera z niedużym przebiegiem. No dobra. Cyk. Paliwko się już kończy. O, jesteś. Kurde. A za 250 zł było zatankowane. Dobra, niech się świece dogrzeją. Cyk. Sprzęgiełko i palmy maszynę. Pali bestia. Dobra. O, wskazówka trochę opadła. No i dobra. Niech za chwileczkę pochodzi, rozgrzeje się. Kopci, kopciuch. A dieselek i nie kopci. To najbardziej mnie martwi. Wszyscy się dziwią, że mam diesla, Transita i nie kopci w ogóle. To jest właśnie to. Teraz wam pokażę skutera. Tak, jeden tutaj z okolicy. Pan przywiózł mi go, żeby mu go odpalić. Lecz niestety, pokażę wam, ile ten skuter ma. Ile ten skuter ma przebiegu. Mam nadzieję, że widzicie. 26 km. No i więcej stał niż był jeżdżony. No właśnie. Nie wiem, kto kupuje skutera i nim w ogóle nie jeździ i parę lat leży w szopie. Najgorsze, co się stało przy tym skuterze. Zatarł się cylinder. I uszczelniacze zaworowe. Zaraz wam je pokażę, bo już tutaj powymieniałem części przy tym skuterze. Świeca padła. Świeca padła od starości prawdopodobnie, bo jest przebicie, to jest oryginalna świeca z tego skutera. Uszczelniacze zaworowe. Tak stwardniała ta gumka tutaj u góry, że po prostu w ogóle nie trzyma, nawet na uszczelniaczu nie trzymało. No i przepuszczało olej. I cylinder. Nie ma nie wiadomo jakiego szału. W sensie, o, tutaj widać już z takim przebiegiem, a już ostro porysowany. I cylinder. Tego może nie będzie widać, bo próbowałem to przehonować. Jest, widzicie tutaj, no było honowane. Przehonować i żeby, czy to będzie jeździło. No ale no niestety grubsze rysy poszły, znikły po honowaniu. Ale to nic nie pomogło, ponieważ było dużo opiłków w oleju. Myślałem, że ten olej będzie ok, a tu się okazało, że nie będzie nic z oleju. Bo z tego, co się dowiedziałem, to, że on jak kupił tego skutera, to był zalany tym takim syfem, jak na przykład MRF-y, jak wychodzą z fabryki. I przez tyle lat po prostu to stało. Potem odpalił tego skutera, pojeździł chwilę. No i się tak, a nie inaczej stało, że no nie ukrywajmy, każdy olej powinno się praktycznie co roku wymieniać ze względu takiego, że traci on właściwości. Trochę Transit będzie przeszkadzał, no, ale muszę go rozgrzać zanim ruszę, nie? No nie ukrywajmy, to jest diesel, no i pasuje go rozgrzewać zanim się w ogóle nim ruszy, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie ten hałas. Sprawdzałem jeszcze moduł zapłonowy, bo zaraz wam odpalę go i pokażę, co jest grane. Założyłem tutaj cylinder 80, bo jedynie u mnie w okolicy taki mieli. Tych mniejszych pojemności w ogóle nikt nie miał w okolicy, nie wiem czemu. Minimum 80. Widocznie na to wychodzi, że wszyscy 80 kupują, dlatego tych mniejszych pojemności nie mieli na stanie. Przynajmniej tak wynikło z rozmowy ze sprzedawcą. No i założyłem tutaj 80, no dzięki temu będzie to lepiej jeździło, nie? Ale wrócimy do tego za chwileczkę. Ruszymy Transitem do przodu, żeby wymienić tą żarówkę. O, kurde, cyk. Powiem wam, że naprawdę lubię jeździć busem. Nie wiem czemu, ale cyk, jedyneczka. Jedynka. Cyk. Dobra, na chwileczkę go zgasimy. Gasimy go, żeby nie hałasował.
Teraz wam pokażę coś jeszcze ciekawego. Chyba, że zobaczycie kątem oka. Dobra, teraz dopieramy się do żaróweczki. Trzeba dwa cycki odkręcić. To jest fajnie, że nie trzeba żadnego kluczyka, jakby coś nawaliło. To można to wszystko zrobić w trasie. Teraz zobaczymy, czy żarówka jest uszkodzona, czy gdzieś styki. No niestety, nie ukrywajmy, troszeczkę robię w tej mechanice. Mechanice, no sprzedaję części. No to wiem, jakie są wady przy tych transitach. Styki na lampie. I prawdopodobnie tu będzie problem. Chociaż te lampy wymieniałem, to są nie te lampy, co u mnie. Jak kupiłem transita. Dobra, przymkniemy lekko. Ale ładne są, nie? Dlatego je wymieniłem, bo są ładne. Tu ktoś chyba prysnął, bo to było z białego transita brane. I ktoś tu prysnął lampę, nie dokleił dobrze. Cyk. Cyk. Tutaj widać problem kolejny. Mianowicie jaki? Taki, że ja tu mam haka i po prostu jest na szybko złączkach i troszeczkę takie kombinacje. Dobra, spróbujemy wkład wypiąć. Cyk. Cyk. Dobra, i teraz która żarówka jest od wstecznego? To znaczy od tego, to jest ta. I tu wygląda wszystko chujowo, dziadowsko. To jest zaśniedziałe. Zaśniedziałe to jest. Spróbujemy to poruszać. A? Poruszamy wszystkimi. Cyk. Cyk. A jeszcze ewentualnie. Ewentualnie się jeszcze tu wypnie. Jeszcze jest to trochę ciężka. Trochę. Nie mam kontaktu, kurde, jak to by to psyknął. Psyknąłby i. Będę musiał kupić sobie. No niestety pana MRF-a na razie nie stać na nic. Założymy na razie lampę tak na krótko i zobaczymy, czy teraz będzie ok. Kierunkowskaz nie będzie mi tu odpierdzielał. Jak rozłożyliśmy, to teraz pasuje to złożyć. O, to fajnie się zakleszczyło. Tutaj coś tak. Dobra, może będzie. Do góry nie poleci. Tutaj w środku też w tranzycie zazwyczaj gnije. U mnie tam się korozja zaczyna pokazywać. Ale nie ma tragedii. Powiem wam, że na tranzyt taki nie jest gnity jak na tranzyta przystało. O, cyk. Dobra. Musi być ładnie. Trzeba to przepolerować. O, ładna lampa. To muszę też wyczyścić jakoś. A to kiedy wyczyszczę? Że to ładnie wyglądało. I tak jeszcze będę musiał konserwację walnąć. Dobra, palmy maszynę. Palmy maszynę i zobaczmy, czy będzie kierunkowskaz teraz. Jest, działa. Elegancko, działa wszystko. Czyli możemy wziąć i zakręcić śrubeczki. No i dobra. Możemy deczko do tyłu cofnąć. Pokażę wam, jak on chodzi.
Jak widzicie, no pali dobrze. Tylko kopci. Tylko to taki właśnie jest ten dym, taki no nie niebieski znowu. Taki dziwny ten dym jest. No niby jest niebieski, niby nie. Uszczelniacze zaworowe są wymienione, nowy cylinder, nowe podkładka, uszczelka pod cylindrem na głowicy. Chyba, że jeszcze jakieś opiłki zostały w silniku, a nie udało się tego wypłukać, nie wiem. Na początku tak fajnie, tak dziwnie dymi, aby na niebiesko, potem dymi, aby na biało, a potem tak dymi na czarno. Nie wiem, właśnie nie mogę pojąć. Niby zrezygnowałem z tych skuterów naprawy, ale no taki dym jest dziwny. Ja to bardziej bym powiedział, że tak kopci na czarno, taki szary dym. Nie niebieski, tylko taki szary. Według mnie jest coś z gaźnikiem nie tak, i że go przelewa. Dodaję, ujmuję gazu, dodaję, ujmuję. I nie reaguje na regulację. Nie wiem. Według mnie jest coś z gaźnikiem nie tak. Bo tutaj raczej jest wszystko szczelne, bo patrzyłem, o-ring jest tutaj pod spodem, jest jak nowy. No teoretycznie ten skuter nie ma dużego przebiegu, też nie jest taki popękany ten o-ring ani nic. Tutaj powinno być szczelne, teoretycznie przynajmniej. Chyba, że gdzieś tu lewe powietrze ciągnie dlatego. Ciężko jest mi namierzyć tutaj winę tego, że to tak jakoś dziwnie to strasznie chodzi. Filterek też myślałem, że jest zawalony. Ale tutaj naprawdę paliwo się leje normalnie, tam nie ma jakiś, żeby po prostu był problem z paliwem, żeby się nie lało. Też to sprawdzałem pod tym względem. W baku spuściłem stare paliwo, zalałem nowe, świeże paliwo, więc z paliwem też problemu nie ma. No, dyszę i w gaźniku też wszystkie ładnie wyczyściłem, wszystko idealnie. Więc też raczej, no chyba że zobaczę jeszcze raz, może coś tam się znowu przytkało przy tym gaźniku, nie wiem. Moduł zapłonowy na pewno jest dobry, bo Z3 zakładałem, to jest oryginalny od tego skutera, tutaj Z3 inne zakładałem, które były na pewno dobre i jest identycznie, więc też problemu raczej z tym nie ma. Świecę wymieniłem na pewno na dobrą, bo ta była zepsuta, wymieniłem na inną świecę i ona się zepsuła, to sprawdzałem i świeca dobrze podaje iskrę i pali dobrze. No, zapożyczyłem z mojego MRF-a, więc na pewno ona jest dobra, ta świeca. Zawory przeregulowałem, więc tu też raczej problemu nie ma. Chyba że jakoś, nie wiem, uszczelniacze, jakoś te zawory nie były oryginalnie dotarte albo coś, przepuszczają te zawory. Ciężko jest mi określić problem. No. Jakaś tam kompresja jest, czuć to pod nogą. Szału nie ma może jakiegoś, no ale... Nie, kompresja jest bardzo duża, więc zawory raczej trzymają, więc to raczej też odpada, bo kompresja jest i nawet trzyma dobrze, czyli zawory by odpadały, żeby tam gdzieś przepuszczało. Według mnie jest gdzieś wina w gaźniku. Membrana raczej tutaj widziałem, ta górna, ona, no nie widziałem tam żadnych uszkodzeń, żeby gdzieś na przykład lewe powietrze i podnosiła i się opuszczała sama od tego, no nie wiem, no.
ciężko jest mi namierzyć problem. Najgorsze jest to, że jak ściągnę filtr, to gorzej chodzi. Z Airboxem chodzi lepiej, bez Airboxa gorzej. Nie wiem, nie będę was zanudzał. Spróbuję tu jakoś obczaić ten problem, chyba że gdzieś przebicie jest. Gdzieś przebicie na kablu, gdzieś może być kabel przytarty i przebicie może gdzieś jest, nie wiem. Kurde, no naprawdę. Jest takie, dodaję, ujmuję, tak szarpie tym skuterem. No, dobra, nie będę was zmęczył, pewnie zobaczyliście kątem oka. To coś. A co to takiego jest? No co to jest? To jest jakiś tam KTR. Nic tam nadzwyczajnego. Taki jakiś zwykły KTM. O. I tyle. I zero podekscytowania. No, ja tam mnie już tam te krosy w ogóle nie cieszą, tak wam szczerze powiem, więc tam zwykły jakiś KTM. Tu jest KTM braciaka. Ten AX300. A tu jest tego, co miał tego Pita, a wcześniej 125 kupił sobie SX-a 250. O. Kupił se, ale... A, czy dobrze zrobił? Według mnie nie. Fajne zawieszenie, przynajmniej o dużym skoku z przodu lagi. U braciaka chyba też jest taki duży skok. No. Szkoda, że w pitbajku nie mam taki, tylko że ten skok to jest prawie, że na połowę tego. Na połowę z lagi MRF-a, więc miał taki skok duży przy MRF-ie, to by dało się latać daleko. Nie bałbym się daleko skakać. No, kupił sobie, ja będziecie chcieli, no mogę się tym przejechać, no. W ostateczności, jak będziecie chcieć, no to odpalimy to. Braciaka nie ma, za granicę pojechał, no i nie ma go na razie. Koniecznie łapeczka pod filmem musi być. Komentarz jakiś dla statystyk, albo ewentualnie zachęcający do przepalenia tego sprzęta. To ewentualnie odpalimy, polatamy na kole troszeczkę. Chociaż to jest podwyższenie, mogę mieć problem z dostaniem do ziemi. Ktoś to jakieś prowizoryczne podwyższenie zrobił. No, ewentualnie spróbujemy to poderwać na koło. Przejedziemy się tym na spokojnie. Ja nie lubię tam za bardzo pałować, więc tak na spokojnie moglibyśmy się przejechać. Ale widzę, że profesjonalny sprzęt już, jeden wkręt, drugi wkręt. Jakbym pewnie te dwa wkręty odkręcił, to ten KTM się rozleci. Tak, tak mi się wydaje. A my co zrobimy? Odpalimy tego sprzęta i przejedziemy się tym skuterem. A czemu nie? To chyba z przekaźnikiem rozrusznika jest. A rozrusznik odpala na dotyka. Zbiera się fajnie, tylko że teraz zobaczycie co.
On chce jechać, tylko mu brakuje. Chyba że przez ten wydech albo przez coś. Kurde, dlatego właśnie nie chcę naprawiać skuterów. Ciągle z nimi są problemy. Niby zrobi się wszystko tak, jak się powinno, ale nie chcę dochodzić. Niby człowiek zrobi wszystko, co tak, jak ma być, nie? A potem się okazuje, że dalej coś nie chodzi, dalej gdzieś go dławi, dalej gdzieś, kurde, coś stuko, coś puko, coś kopci, kurde, coś przerywo. I nigdy człowiek nie zarobi na czymś takim. No, zarobi. W sensie chodzi mi o to, że aby, kurde, człowiek by się utrzymywał z naprawy motorów, to przy takim skuterze spędzi cały dzień. Za 50 zł. Za 50 zł. No. No. Problemy są cały czas z tym, nie powiem czym, chińskim. Nie wszystko chińskie jest dobre. Kurde, no. Nawet nie mam gaźnika, żeby podmianki zrobić, żeby sprawdzić na innym gaźniku. Wszystkie mam wybrakowane, bo dysze, to dysza, to jakaś przepustnica, to jakaś iglica, wszystko po trochu było przekładane, no i ewidentnie go jakby przelewało. Ten mieszalnik bym całkowicie odkręcił, kurde, walił stąd w pierona. Krucie się założyło na większą średnicę. No, dobra, ja was nie zamęczą, idę. Idę sobie siąść, przemyśleć to dokładnie i będziemy działać co tutaj przy tym skuterze. No cóż, no, ja się z wami żegnam. Jak chcecie coś z KTM-a, to wiecie, co musicie robić. No ja wiecie, czy nie wiecie, no ale patrzę na komentarze i na wyświetlenia, na łapki, na wszystko, więc po tym będę wiedział, czy kręcić o ten odcinek, czy nie kręcić. Bo mi to jest tam niestety, no nie ukrywam, że obojętne. Już mnie nie cieszy tak za bardzo taka jazda na takich większych krosach. Wolę się powygłupiać na takich mniejszych pizikach. No, wolę na tym mniejszym pojeździć niż na tych większych. I powygłupiać się. No. Jak chcecie, no to wiecie, co macie robić. A ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.